Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do pierwszych wrażeń związanych z LG G3. No i tak, pierwsze wrażenia są później z dwóch powodów. Pierwszy to był taki, że zdjęcia, które robi mój model, nie wiem, są dużo gorsze, słabsze po prostu w porównaniu do tego, co wszyscy się tak chwalą to urządzenie, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Chociaż o zdjęciach powiemy za chwilę. A druga rzecz to jest taka, że w niektórych miejscach, a właściwie tutaj w formacji o telefonie przy centrum aktualizacji, miałem cały czas jakby nieukończoną aktualizację oprogramowania. Tu widniała jedynka, oprogramowanie nie chciało jakby wysłać jakichś danych na serwer i dzięki temu pokazywało cały czas, że oprogramowanie jest nieaktualne. No i kwestia tego, że nie wiedziałem, czy to jakby wpływa na wydajność urządzenia, czy też nie. Tym bardziej, że jakby z płynnością nie jest tu tak różowo, bym powiedział. Okej, ale zacznijmy sobie od samego urządzenia. Wykonane z plastiku oczywiście. Pierwszy element. Myślałem, że to nie będzie tak intuicyjne, ale jednak jest. Jeśli chodzi o wyłączanie urządzenia, no bo włączyć możemy sobie oczywiście po kliknięciu w ten sposób na ekran, ale wyłączania jak najbardziej ok. Czasami łapię się na tym jeszcze, że jeżeli chodzi o robienie zdjęć, to mogę oczywiście sobie, że tak powiem, selfie zrobić w ten sposób, naciskając tutaj, przycisk tutaj w dół, strzałkę dokładnie. A również zmiana głośności, jeżeli podczas rozmowy, że to szukam gdzieś odruchowo tego po prostu tutaj na krawędzi. Ale uważałem na początku, że to jest słabe rozwiązanie, ale faktycznie można się do tego przyzwyczaić. No, u mnie jest o tyle problem, że ja ciągle korzystam z innego urządzenia, ciągle gdzieś tam coś zmieniam, więc kwestia tego, że jeżeli bym korzystał tylko z tego urządzenia na przykład przez parę dni, to myślę, że idzie to ogarnąć bez problemu. Jeśli chodzi o spasowanie elementów, naprawdę wszystko bardzo fajnie, ramka również bardzo ładnie wygląda. Cieszy fakt niezmiernie tego portu ładowania i słuchawek, że są po jednej stronie. Ja to naprawdę doceniam, to jest taka pierdoła tak naprawdę, ale dla mnie to jest istotne. Jeśli chodzi o dźwięki, bez problemu, nawet bym się tutaj pokusił o stwierdzenie, że gra troszkę lepiej niż Note 4. Tak po prostu, no nie wiem, lepszy jest ten dźwięk. Dodatkowo, no mówię, no tutaj bardzo fajnie to wszystko wygląda, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, ten plastik jest naprawdę fajnie spasowany i podejrzewam, że się nie będzie rysował ze względu na tą fakturę właśnie tego szczotkowanego plastiku. Ale tak, czasami się łapię na tym, że chcę nacisnąć tu przycisk, ale to już pomijam ten fakt. Oczywiście mamy diodę, którą tutaj widzicie, że ona się tutaj świeci. To wszystko bardzo ładnie wygląda, ekran się palcuje jak każdy inny, nic tutaj w tej materii więcej się jakby nie dzieje. I okej, teraz tak, kilka takich ciekawych rzeczy, a mianowicie, no właśnie, czasami się zdarzają takie dziwne przycięcia, czasami to działa wolniej, czasami szybciej. Tak samo tutaj ta aplikacja, nie zawsze ona zadziała tak, o, tak jakby skokowo, to nie zawsze zadziała super płynnie, chociaż sam ten widget jest świetny pod tym względem, że tutaj okej, pokazuje nam się, że jest teraz bardzo mgliście, no i faktycznie tak jest, ale z drugiej strony chodzi o to, że rzeczywiście jeżeli tu bateria pada czy coś, albo inne funkcje są włączone, które należy wyłączyć, on tutaj o tym przypomina, pokazuje, bardzo fajnie to jest rozwiązane, w jednym miejscu wszystkie informacje, taki panel właśnie to się nazywa Smart Notice, naprawdę ciekawe, fajne rozwiązanie, powiadomienia tutaj również się pojawiają na tej belce, no naprawdę bardzo mi się to podoba rozwiązanie. Same ikony wyglądają inaczej, to jest kwestia przyzwyczajenia, więc tutaj to jest kwestia indywidualna tak naprawdę. Okej, jest dużo ciekawych funkcji naprawdę w LG G3. O, dobra, zacznijmy sobie od tego paska powiadomień, bo to mi się bardzo podoba. To, że jest przezroczysty, okej, niektórzy mówią, że te kolory są takie dziwne, faktycznie są pastelowe. Nie każdemu musi się to spodobać, ale rzeczywiście wygląda to fajnie, mnie to jakoś nie przeszkadza, to, że widzimy pod spodem, pod tym, co tu się kryje, jakby ten pasek jest przezroczysty, to również ciekawie wygląda. Możliwość włączania dodatkowych aplikacji, tych Q-Slide, gdzie są jakieś tam dodatkowe rzeczy, więc no fajnie, że możemy sobie to po prostu powiększać, jeżeli potrzebujemy, jeżeli nie. Mamy też ten Quick Remote do sterowania telewizorem. No fajnie to wygląda, tu możemy sobie to oczywiście pozmieniać, dodawać sobie poszczególne jakby opcje, przesuwać kolejność tych opcji, więc no naprawdę to bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Teraz tak, z kolejnych rzeczy. Czasami zdarza się coś takiego, że mogę zrobić tylko do 90% jasności ekranu. Jakby na 100 nie chcę wskoczyć, pokazuje, że urządzenie jest zbyt ciepłe.
cokolwiek to znaczy, no po prostu mam wrażenie, że po prostu się zbyt bardzo grzeje, chociaż nie czuć tego tak naprawdę. Ono jest tam jakieś delikatnie ciepłe do urządzenia, ale to nie jest coś, że parzy czy tam mocno grzeje w dłoń, więc spokojnie pod tym względem. Również tu jakichś wielkich problemów nie ma, nawet w momencie, kiedy gdzieś tam pograłem sobie w jakieś gry. Ale pierwsza rzecz, która na pewno jest na plus, jeśli chodzi o baterię. Ciężko powiedzieć, bo różnie wykorzystywałem urządzenie. Miałem raz w nim kartę SIM, raz nie miałem w nim kartę SIM, raz robił jako hotspot, później chwilę tylko grałem, więc takiego typowego użytkowania nie miałem jeszcze na tym telefonie, ale na pewno będzie. Ale fajne, że tryb oszczędzania energii jest automatycznie przy jakim poziomie, co włączamy, co wyłączamy, ustawienia poszczególnych elementów. Fajnie, że to się włącza automatycznie. To jest zawsze duży plus moim zdaniem. Jeśli chodzi o funkcje, etui Quick Circle, no tego nie mam, bo nie mam tego zamykanego etui. Są oczywiście gesty, jeśli chodzi o urządzenie, czyli odbieranie połączeń, jakieś tam wyciszanie, pauzowanie filmów i tak dalej, wyciszenie dzwonka przez odwracanie, no to wszystko jest już chyba w każdym telefonie właściwie, więc ale warto o tym wspomnieć, bo to jest jakby ciekawe rozwiązanie. Podwójne okno. Podwójne okno również działa pod tym względem, że możemy sobie po prostu otworzyć dwie aplikacje. No, ograniczone. To wygląda trochę jak na poprzednich Galaxy. Nie jest to na tyle rozbudowane jak w Note 4, ale jest i fajnie, bo ekran jest już spory i fajnie, że można to wykorzystać. Tryb gościa, czyli po prostu dajemy telefon tutaj w ten sposób, że dajemy tej osobie, pokazujemy, jakie aplikacje mają być włączone, jakie nie. Może na przykład zadzwonić sobie, nie musimy się martwić o to, że telefon będzie w czyichś rękach i tyle, że nie będzie nam grzebał jakby w naszych wszystkich informacjach o telefonie i to na pewno ok. Obsługa z użyciem jednej dłoni. No są klawiatury, które są jakby zmniejszone, tak dalej. Przesuwanie tych klawiatur, no to wygląda jak w Samsungu podobnie. Myślę, że te ustawienia są wszędzie podobne. Inteligentny ekran, czyli że nam się nie wygasza, to również tutaj jest. Dioda powiadomień również świeci bardzo fajnie z tego względu, że również tutaj możemy sobie te kolorki pokazuje nam, jakie się znajdują w danym, po prostu do danych rzeczy. Możemy również zaznaczać sobie rzeczy, które są nam potrzebne, a które nie są nam potrzebne. Super sprawa, jeśli chodzi o te domowe przyciski, bo raz, że zmieniamy sobie kolory tych przycisków, bo to w zależności od tego, jak nam to pasuje, ale możemy sobie zmieniać kombinację tych przycisków, czyli kolejność i tak dalej, w zależności od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Ja mam ten układ taki Samsungowy, no po prostu jest mi bliższy i w ten sposób właśnie nie mam problemu z tym, że się trzeba przyzwyczaić do czegoś czy nie. Kolejna rzecz, mamy tryb uproszczony również tutaj, bo jest tutaj Easy Home. Więc to również jest taka możliwość. Są tapety i tak dalej, no to są jakieś tam podstawowe rzeczy, których po prostu no, nawet, że tak powiem, nie warto poruszać. Jeśli chodzi o dźwięki, fajnym rozwiązaniem i to zawsze też podkreślam, osobno wibracja jest, jeśli chodzi o połączenie i powiadomienia. W niektórych telefonach jest to połączone i to jest wielki błąd wtedy. Włączenie trybu cichego na noc, również w odpowiednich godzinach i tak dalej. Definiujemy, co ma się włączać, co ma być dostępne, co nie. To również jakby jak najbardziej na plus. Nie zapomnę również o takich rzeczach jak NFC, łączność bezprzewodowa, DLNA i inne takie ciekawe rozwiązania. To wszystko jest dostępne, to jak w największości telefonów. Przejdźmy sobie jednak do tych zdjęć. Ich nie ma jakoś super dużo, ale może najpierw Wam pokażę, jeśli chodzi o aparat. No to tak, tutaj wybieramy sobie tryby, przełączanie kamery i tak dalej. W momencie, kiedy klikniemy sobie to, automatycznie wyłączają nam się wszystkie zbędne rzeczy i po dotknięciu po prostu nam robi zdjęcie. Ale jeżeli chcemy sobie bardziej kombinować, w sensie ustawić gdzieś ostrość, to faktycznie wtedy możemy sobie osobno zrobić zdjęcie i to jest fajne, że w prosty sposób to można rozgraniczyć i to mi się strasznie podoba. Ok, HDR jest, włączanie jakby wielkości zdjęć. Głównie chodzi o to, że mamy tutaj po prostu docięty ten ekran. Dodatkowo Ultra HD oczywiście, wywoływanie zdjęć za pomocą dźwięku, migawki tam, w sensie z opóźnieniem, wyzwalanie. I tak, kolejna rzecz, która jest tutaj jakby ciekawa. No bo tych ustawień jakoś tam super dużo nie ma. W sensie takim, że ok, gdzieś tam...
Tu włączamy sobie siatkę, włączamy sobie te pewne rzeczy, tryby. No i gdzie jest reszta ustawień w sensie takich bardziej zaawansowanych, bo jakoś tego nie mogę zauważyć, jeśli chodzi o to urządzenie. I no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu to jest tak jakby skrócone wszystko do minimum, chociaż najważniejsze rzeczy tak naprawdę są, no bo HDR mamy możliwość zmiany rozdzielczości. I pomijając to, czy zdjęcia rzeczywiście wychodzą ok, czy też nie ok, bo no mówię, no to w zależności od tego pewno jak to na to spojrzy, bo było parę takich zdjęć, które rzeczywiście gdzieś tam nie wyszły najlepsze. O, na przykład to zdjęcie, no nie wiem, ono po prostu może ze względu na to słońce, które się tutaj pojawiło. Są też takie zdjęcia jak to i tutaj wszystko wygląda ok. Troszeczkę mam wrażenie, że po prostu są bez kolorów te zdjęcia, ale nie wiem, czy to nie jest bardziej wina jakby ekranu urządzenia pod tym względem, że tutaj wszystko jest, jakby cały system jest taki niby pastelowy, ale tak naprawdę to nie są tak żywe kolory jak w Samsungu, na przykład Galaxy Note 4. Ale może to jest taka specyfikacja ekranu i ja nie uważam tego za coś złego. Zdarzają się jakieś takie dziwne, tak jak wspomniałem, problemy z płynnością, ale myślę, że to jest kwestia do rozwiązania. Fajne jest również, jeśli chodzi o ostatnie aplikacje. To naprawdę wygląda ciekawie pod tym względem, że pojawiają się tutaj 9 aplikacji i te 9 aplikacji od razu możemy sobie coś wybrać. I to jest fajne pod tym względem, że nie musimy gdzieś tam specjalnie w tym grzebać. Tu również mamy oczywiście aplikację związaną z jakby z utrzymaniem naszego zdrowia. To również znamy z innych urządzeń. No i mamy też, to jest fajne, Smart Tips. Bardzo szybko przechodzimy do czegoś takiego, co pokazuje nam, jak no, zapoznać się z tymi poszczególnymi jakby podstawowymi funkcjami, jeśli chodzi o właśnie to urządzenie. Więc no, kilka tutaj ciekawych rozwiązań, które możemy sobie przeglądnąć po prostu. I możemy sobie to zobaczyć. Nie wiem, no mam wrażenie, że czasami to jakby wolno chodzi, jak wykonamy kilka operacji, to po prostu telefon myśli, że czasami to nie chce się włączyć, również czasami kontakty niby tutaj wszystko ok. Jeśli chodzi o przeglądanie internetu, no to nie zauważyłem jakichś tam większych problemów, jeśli chodzi o przeglądanie stron, nawet powiedzmy sobie tych gdzieś tam pełnych. Działa wszystko bardzo płynnie, nie ma jakby większego problemu z tym. Strony szybko się renderują, możemy sobie to szybko powiększyć. Oczywiście, jeżeli się już załaduje strona. I nie ma jakiegoś problemu tutaj z przewijaniem czy coś, więc myślę, że płynność jest jak na najwyższym poziomie. Zdarzają się jakieś tam dziwne przycięcia czasami od czasu do czasu. No ale warto wspomnieć o tym, że LG G3 już powiedział, czy już właściwie ta aktualizacja jest w toku, że to będzie jedno z pierwszych urządzeń, które dostanie 5.0 Lollipopa, więc no zobaczymy, jak to się będzie tam pojawi, jak to będzie wyglądało. I mam nadzieję, że pojawi się szybko, póki urządzenie jeszcze będę miał, żeby po prostu to przetestować. Jeśli macie jakieś sugestie, dajcie znać. Ja myślę, że no póki co jestem zadowolony, chociaż dziwię się, że niektóre rzeczy jakby mają takie opóźnienie w czasie reagowania, ale myślę, że to może kwestia też gdzieś tam oprogramowania, jeżeli będzie zaktualizowane, to będzie wszystko ok, ale tak naprawdę mówię, no naprawdę jestem bardzo zadowolony. I aparat może nie robi jakichś, nie wiem, rewolucyjnych zdjęć, ale faktycznie nie są najgorsze. No. Głównie chodzi o to, że większość funkcji, które mamy w poszczególnych aparatach, naprawdę jest. One są dostępne tutaj. I tych trybów rzeczywiście, zobaczcie, mamy podwójny, mamy Magic Focus, który po prostu będzie robił zdjęcia obiektów, które są bliżej nas, więc możemy sobie zaznaczyć. No i po wykonaniu takiego zdjęcia, jak tutaj widzicie, możemy sobie wybierać pole ostrości, to też jest dostępne w tym Magic Focus, więc to bardzo fajnie tutaj wygląda, że to tak płynnie możemy sobie jakby przestawiać tutaj w danym rogu. Możemy sobie też wybrać miejsce, które ma być dla nas sfokusowane, więc no to również fajnie wygląda. No i mamy zakres pełnej ostrości w całym zdjęciu. Więc naprawdę wygląda to całkiem ciekawie. Teraz telefon myśli, ale rzeczywiście zdarzają się jakieś takie dziwne, drobne przycięcia i nie wiem, czym one są spowodowane, ale mam nadzieję, że najbliższa aktualizacja po prostu je wyeliminuje. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.